przyjaciółmi spędzić sobotni wieczór na Borough Market. Usłyszeliśmy eksplozję. Zobaczyliśmy, że policja apeluje, aby nie wychodzić na zewnątrz. A byliśmy dosłownie 5 minut od wyjścia. Powiedzieliśmy sobie, o Boże, przecież mieliśmy tam być. To przerażające, bo teraz nie wiesz, kto może cię zaatakować. Może ten ktoś, kto właśnie obok ciebie stoi. W Polsce nie ma zagrożenia terrorystycznego, a służby nie przekazywały w ostatnim czasie żadnych niepokojących sygnałów, przekonuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Błaszczak w rozmowie z informacyjną agencją radiową podkreśla, że sytuacja w Polsce jest inna niż w zachodniej Europie. Służby polskie nie raportują zagrożenia. Polska jest w innej sytuacji. W Polsce nie mamy do czynienia z polityką multikulti, nie mamy do czynienia z poprawnością polityczną. Rząd obecny zmienił politykę rządu koalicji PO-PSL, politykę otwartych drzwi wobec uchodźców. W związku z tym te wszystkie błędy, których konsekwencją są tragiczne wydarzenia na zachodzie Europy, Polski nie dotknęły. Minister spraw wewnętrznych powiedział, że Polska jest gotowa wspierać inne kraje w walce z terroryzmem czy kontrolą granic. No wspierać, ale wiesz, jak już krzywda się stała, to ci to da. Macedońsko-greckiej. W informacjach jeszcze Turyn, gdzie 3 osoby wciąż walczą o życie, 5 jest w stanie ciężkim i ponad 1500 rannych. To następstwa paniki w Turynie wśród kibiców. Rannych zostało m.in. 3 Polaków, którym udzielono pomocy w szpitalach. Nasi rodacy już je opuścili. Do wybuchu paniki doszło podczas wspólnego oglądania na placu San Carlo finałowego meczu Ligi Mistrzów. Masową ucieczkę wywołał nie huk petard, jak wcześniej sądzono, a głównie okrzyki bomba. Wracamy do kraju. Dziś w największych miastach protest taksówkarzy. Przewoźnicy domagają się od rządu zmiany prawa, aby wyeliminować ich zdaniem nieuczciwą konkurencję firm bazujących na aplikacjach internetowych. Bez licencji czy kasy fiskalnej firmy te świadczą usługi przewozu osób. Między innymi wrocławscy taksówkarze nie chcą się na to godzić. Musi mieć kasę fiskalną, musi mieć ubezpieczenie, muszę mieć wizytę w dowód, że to jest taksówka, muszę mieć wszystkie takie koncesje, wszystko. Oni mają nie, to jest prywatne auto, które ma aplikację taką zwykłą w kieszeni i ludzie mu się to wychodzi, wsiada i jedzie. No wolna Amerykanka, tak. We Wrocławiu protest będzie stacjonarny. Taksówkarze rano zamierzają zablokować parking przed Urzędem Wojewódzkim. W Warszawie zaś taksówkarze zapowiadają przejazd gwiaździsty do centrum, który może zablokować całe miasto. I czas na prognozę pogody. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz od 12 do 15 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze, tylko 8 stopni. Wiatr umiarkowany wieje z zachodu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Najlepsze z najlepszych. Studia na Oxfordzie, a może na Cambridge, bardzo proszę. Maturzystom z Nadwisły w porównaniu z kolegami z Europy niczego nie brakuje. No może poza pewnością siebie, uważają ci, którzy tam się dostali. Inicjatywa Project Access Polska organizuje pod koniec czerwca bezpłatny 3-dniowy obóz, na którym zdolni licealiści dowiedzą się, jak przebrnąć przez sito rekrutacji. Zgłoszenie na obóz można wysłać do najbliższej niedzieli. Decyduje nie kolejność zgłoszeń, a osobowość kandydata. Trzeba będzie czymś wykazać, ale niekoniecznie są to czysto akademickie osiągnięcia. Mateusz Kotowski, organizator obozu przygotowującego do Oxbridge. Szukamy kreatywnych, plastycznych umysłów, takich, które najlepiej funkcjonują w takim środowisku jak Oxford i Cambridge. Na Oxfordzie jest teraz około 300 Polaków. Małgorzata Kasprzak, przewodnicząca na Polskę w organizacji Project Access, pomagającej dostać się na najlepsze uczelnie świata. W Cambridge 180 mniej więcej. Połowa z tego to są ludzie na studiach licencjackich. Jesteśmy 5. największą mniejszością narodową wśród Europejczyków na Oxfordzie. To
Tutaj nie chodzi o to, żeby zwiększyć liczbę Polaków, chodzi, żeby poprawić ich dostęp do najlepszej edukacji. Jakie mają problemy Polacy przy aplikacji na Oxford? Doktor Anna Muszkiewicz, absolwentka i wykładowca na Oxfordzie. Po pierwsze, brak wsparcia od nauczycieli i rodziców, którzy nie wiedzą, że studia w Oxfordzie są możliwe i do osiągnięcia. W wielu rzeczywiście miastach Polski bardzo zdolni uczniowie nie do końca wiedzą, że mogą aplikować. Absolwent MBA na Harvardzie Krzysztof Daniewski, prezes fundacji Ivy Poland, skupiającej studentów i absolwentów najlepszych światowych uczelni. Że może się udać, bo nie mają przyjaciół, nie mają znajomych i ta wiedza, że rzeczywiście warto próbować, nie zawsze dociera do tych, którzy powinni próbować. Druga rzecz to jest brak wiary w siebie. To bardzo dobrze obrazuje cytat mojego znajomego, który powiedział mi kiedyś, że w Oxfordzie mózgi chodzą po ulicach, a ja jestem przeciętny z Polski, więc się nie dostanę. Znam przypadki osób, które nie dostały się na Jagiellonkę, ale dostały się na Oxford. Z tego względu, że proces aplikacji wygląda inaczej na uczelnie w Polsce i na uczelnie w Wielkiej Brytanii. Co ma zrobić ktoś, kto w niewielkiej mieścinie właśnie zdał maturę, za chwilę się dowie, że zdał ją bardzo dobrze i marzy o zagranicznej uczelni. Marzy o Harvardzie, czy Oxford, czy LSE. Ta osoba musi sobie wziąć rok przerwy. Albo pójść na uczelnię w Polsce i reaplikować na jesieni. Tak naprawdę o studiach za granicą powinien myśleć już dużo wcześniej. Trzeba składać aplikację około jednego roku wcześniej. Dostaje się między innymi ofertę warunkową, czyli często jest to przed wynikami z matury. Wygląda to tak, że dostaje się ofertę, droga Julko, drogi Andrzeju, zapraszamy cię do Oxfordu, pod warunkiem, że twoja średnia z głównych przedmiotów będzie na poziomie, nie wiem, 90%. Jeżeli robi maturę międzynarodową, no to zapraszamy do Oxfordu, gdy oferta jest 40% lub 39% na 45%. Wydaje mi się, że łatwiej spełnić oferty brytyjskich uniwersytetów, gdy ma się maturę międzynarodową. Często trzeba przejść przez rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielami akademickimi na Oxfordzie, którzy wówczas badają potencjał danych studentów. Mamy zamiar zaprosić 25 najzdolniejszych licealistów, którzy będą mieli szansę zdobyć niezbędną wiedzę o aplikacji na Oxbridge. Pomoże im w tym czwórka nauczycieli akademickich z Oxfordu i Cambridge, którzy uczestniczą w rekrutacji. Dodatkowo będziemy gościć 14 studentów Oxfordu i Cambridge. Rekrutację prowadzimy przez naszą stronę na Facebooku, którą najłatwiej znaleźć przez wygooglowanie Project Access Polska, a następnie przez link do formularza, który należy wypełnić. Jest wiele instytucji, które mentorują totalnie pro bono. Ja to robiłem przez wiele lat, będąc prezesem Harvard Law of Poland i od razu zaznaczę, że nie piszemy aplikacji za kandydatów, tylko szlifujemy, przygotowujemy do egzaminów. Ułożenie sobie CV na odpowiednim etapie, już powiedzmy sobie w gimnazjum, początku liceum, jest dosyć istotne, żeby odróżnić się od tych 20 kilku kandydatów na najlepsze uczelnie świata. Szczególnie jest to ważne w Stanach Zjednoczonych. Raczej mówimy, że jestem wspaniałą tancerką, genialną w naukach ścisłych. A co będę studiować? Nie wiem, może fizykę, może literaturę niemiecką. Zdecyduję na pierwszym roku. Materiał przygotowała Magdalena Karczewska. Najlepsze z najlepszych. W nocy z 4 na 5 czerwca mija 25 lat od odwołania Jana Olszewskiego. Odsunięcie premiera do władzy odbywało się w cieniu sejmowej uchwały, która zobowiązała ministra spraw wewnętrznych do udzielania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także posłów... A teraz jak dobrze się dzieje, że tych złodziei odsunięto, że jakaś sprawiedliwość... No, jak długo zobaczymy... Piotr Semka, publicysta, rozmawiał z nim Mateusz Drozda. A jeszcze chcieli tych terrorystów ściągnąć, to wtedy jest. Wiadomo, żeby długo linia Mysia tu nie była, no ale... Rzeczywiście nocna zmiana składa się ze zdjęć, które razem z Jackiem przygotowaliśmy. No wówczas powiedzieliśmy taki program Reflex, z tym, że jeszcze tego samego dnia został odwołany prezes Romaszewski, a nowy już jeszcze, który nas zupełnie z innej okazji zawiesił za poprzedni program, a potem przyszedł nowy prezes Zorski, on jak gdyby w ogóle już zawiesił na stałe nasz program, a po 3 miesiącach został odwołany. Ale rzeczywiście tak się zdarzyło, że tego dnia mieliśmy ekipę telewizyjną i mogliśmy filmować historię, która się działa na naszych oczach. Tu chciałbym bardzo podziękować ekipie filmowej, która była z nami, bo ona została za kontakt
Mieliśmy wyznaczoną, że mają z nami pracować od 9 do 16. O 16, choć nie musieli tego, klęknęliśmy na kolanach i powiedzieliśmy: panowie, widzicie, co tu się dzieje, pozostańcie jeszcze do 22. Oni zostali o 22. O 22 powiedzieli: kochani, 6 godzin więcej niż mieliśmy, już padamy. Pojechali i jeszcze było mnóstwo rzeczy, które widziałem i które właśnie do dzisiaj żałuję, że nie mogłem sfilmować, bo nikt mi nie chce na przykład uwierzyć. To byli na przykład grupa młodych ludzi, która przyszła pod Sejm już po zakończeniu posiedzenia Sejmu i która krzyczała do wychodzących agentów, właśnie agentów, no wśród nich było, jak wiemy, było agentów wielu, że obaliliście ten rząd, baliście się tchórze, zdradziliście Polskę i tak dalej. Co ciekawe, zresztą oni rzucali takie groszaki i ci posłowie tak patrzyli na Straż Marszałkowską, ta Straż Marszałkowska odwracała głowę, udając, że tego nie widzi, co pokazuje, jak zresztą, że wszyscy czuli wówczas, że zdarzyło się coś niedobrego, że zwyciężyło tchórzostwo, że zwyciężyła chęć wdeptania tego rządu w ziemię. Przypomniał wtedy tę świadomość po tej 22, przed 22 z kamerą czy bez, że dzieje się faktycznie historii, to ważna data, która... Tak, ponieważ po raz pierwszy w życiu obserwowałem, jak w ciągu 12 godzin można rozkręcić w Sejmie histerię, która powodowała, że wiele osób, które wydawało mi się, że działały racjonalnie, działały jak w amoku, że ten rząd trzeba jak najszybciej obalić. Pamiętam dobrze Jana Rokitę, który wchodził co już na Sejm i krzyczał, że stan stosuje obstrukcję, że nie wolno na to pozwolić i tak dalej. Widziałem wówczas bardzo wiele osób, które po prostu opowiadały jakieś, dzisiaj wiemy, już niestworzone historie o tym, że ktoś podpala lasy pod Warszawą, że jednostki wojskowe zostały zmobilizowane, że grozi zamach stanu. No, ja pamiętam jeszcze korespondenta poważnej agencji prasowej zachodniej, który wysłał depeszę do swojej centrali i ona jest do odszukania, że w Warszawie odbywa się zamach stanu. Po prostu to była skala łatwości rozkręcenia atmosfery. Ale ta atmosfera też była budowana cały tydzień przed odwołaniem rządu Olszewskiego. Pamiętam dobrze, w Gazecie Wyborczej był rzekomy projekt ustawy dekomunizacyjnej, który głosił, że ma być dekomunizacja do brygadzistych. To były absurdy zupełne, ale wówczas one budowały napięcie. Właśnie słyszę, że będzie wielka zmiana, więc te napięcia eskalowały po prostu. Oczywiście, że tak, natomiast co ciekawe, albo co smutne, wówczas wielu polityków, które mogło jak gdyby spokojnie doprowadzić do tego, żeby nawet ich sytuacje trudne, powikłane, które przedstawić, to jest przypadek marszałka Krzyżanowskiego, miała powstać komisja Szabosza, która miała takie przypadki rozpatrywać, ale zwyciężył duch Wachowskiego, który mówił: panie marszałku, został pan opluty, trzeba odebrać władzę tym ludziom, którzy pana zniesławili. No i marszałek Krzyżanowski, który przeżył ileś lat jako opozycjonista w czasach PRL-u, no jak gdyby dał się temu mówić: tak, to skandal, trzeba ten rząd zakończyć. No, do niedawna, czy jeszcze 10 lat temu, mówiłem, że rzeczywiście dziwne jest, że Lech Wałęsa nie mógł się wtedy do wszystkiego przyznać. Polacy pewnie mu wybaczyli, bo Polacy w takich sprawach bywają bardzo, jak gdyby, wyrozumiali. Wtedy byłoby łatwiej wybaczyć niż później? Właśnie, na tym polega, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak długa była ta współpraca i ile Wałęsa brał za to pieniędzy. Więc, ale no, to też, jak gdyby, wie pan, to jest troszeczkę tak, że jeżeli ktoś, jak gdyby, przyznał się do wszystkiego i ludzie, jak gdyby, przyjęli ten fakt do wiadomości, to potem nawet wychodzenie pewnych nowych okoliczności, no bardziej jak gdyby stawiających go w złym świetle, no jednak Lech Wałęsa zawsze pochmurzył się: no przepraszam bardzo, ale wtedy, jak był ten dzień ujawnienia list, no to jednak ja przyznałem się, no może nie powiedziałem, że to było tak długo i może nie powiedziałem, że miałem pieniądze, no ale jednak przyznałem się. I to byłoby zupełnie inne. Nie, Lech Wałęsa ciągnie tą kulę u nogi za sobą do dzisiaj, wlecze ją, dalej się upiera, że sfałszowane podpisy, że grafolodzy i tak dalej, i tak dalej.
Moim zdaniem, gdyby wtedy zrzucił z siebie ten ciężar, rozmaitych uwikłań, no na przykład mianowania wyższych oficerów SB na szefów służb specjalnych, jakiś romans polityczny z generałem Wileckim, obiad dywawski, wtedy mógł z siebie to zrzucić. Nie zrzucił i jest niewolnikiem przeszłości do dzisiaj. Pan jako ten, który był w centrum tych wydarzeń, obserwował, widział jako pan te... Jako dziennikarz właśnie, czy widział pan te wybory albo, że ludzie zastanawiali się wtedy... Widziałem Mieczysława Bachowskiego, który podchodził do dziennikarzy niektórych i to wyglądało jak rozmowy, w których Mieczysław Bachowski miał wiedzę o jakichś uwikłaniach tych ludzi i wyraźnie ją jak gdyby przypominał. No, pamiętam taką rozmowę z dziennikarzem z jednej agencji prasowej, która wyglądała tak, jak po prostu mówienie, no zresztą no rozmaitych opowieści osób, które rozmawiały z Bachowskim, można się domyślić, jak wyglądały takie rozmowy typu bądź z nami, to zaawansujesz, jak z nami nie będziesz, to cię zniszczymy, kto nie z mieciem, tego z mieciem, Genghis Khan to przy mnie małe miki, pokazywanie gestu podrzynania gardła, no z rozmaitych relacji to widać. Moim zdaniem wtedy okazało się, że nie są zdolni ludzie obozu Solidarności, żeby przeprowadzić to w spokojny sposób. Oczywiście każdy z nich mówi, nie, lustracja tak, tylko nie taka gwałtowna i tak dalej. To jest opowiadanie bajek. Gdyby Korwin Mikke nie przeprowadził jej troszeczkę z zaskoku, to nigdy by nie przeszła, bo chociażby... Och, Mikke, Mikke ty mój, Mikke kolorowa. Nie chciała lustracji. Cała była ideologia Adama Michnika, że teczki to jest kłamstwa, że trzeba je spalić, zamurować, że to w ogóle podłość, dotykanie tych akt, że ubeckim, czy pan wierzy ubeckim papierom, prawda? Wówczas taka była efektowna fraza, której używano. Potem była jeszcze pamiętam Jacka Kuronia, który dowiedział się, że na liście jest Grażyna Staniszewska i mówił, że ja Grażynce wierzę i żadne papiery mnie nie przekonają i tak dalej. No dziś wiemy, że z wyjątkiem jednej pomyłki, która wynikała z nieprawdopodobnego zbieżności nazwisk i rodziców i daty urodzenia senatora Mazurka, który znalazł się tutaj na liście, zresztą został przeproszony przez Antoniego Maciejewicza i sam stwierdził, że nie uważa w ogóle tej sprawy za jakiś problem. To wszystkie te osoby, które znalazły się, są były podstawy do tego, żeby je umieścić na liście, co nie oznacza, że zamykało to sprawę, ponieważ w takich sprawach, jak była w Szafkach Chrzanowskiego, mogła być przeprowadzona sprawa, w której on by dokładnie wyjaśnił, jaki był charakter tych kontaktów. Natomiast gdyby Antoni Maciejewicz nie umieścił na przykład, czy to Lecha Wałęsy, czy to Marsza Chrzanowskiego na liście, to przekonany jestem, że pierwsza gazeta wyborcza by mówi, a co to za lista, swoich skreślił, a swoich politycznych, których nie lubi, wsadził. Oczywiście, żeby tak było, czego dowodem było to, że sama gazeta wyborcza dwa tygodnie później posłała uderzeń rząd Olszewskiego i wyciągnęła informacje na temat sprawy zapalniczki, tyle bardzo skomplikowanej, która dotyczyła jednego z doradców premiera Olszewskiego. Więc to pokazuje, że cały ten argumentacja pod tytułem, jak można było tak wspaniałe osoby wstawić, gdyby nie zostały one wstawione, to wrogowie lustracji by wskazywali na nie, mówiąc, że to pokazywane, że jest lustracja robiona po uważaniu. Bo proszę zauważyć, że póki Maciejewicz nie głosił swojej listy, gazeta wyborcza dawała do zrozumienia, na pewno wstawi tam swoich przeciwników z Unii Demokratycznej. A jak wstawił Chrzanowskiego, to rozpoczęła się nowa śpiewka. Patrzcie, co za świnia, nawet swojego prezesa partii wstawił. Pewnie miało iść o pucz i obalenie tej partii. Chyba no, czas pokazał, że ta sprawa utraciła kręgosłup prawicy. Znaczy, KPN, który bardzo zaangażował się wówczas w obalenie Jana Olszewskiego. Fajny ten telefon, nie? Fajny. 4 lata później zniknął ZHN. No i tak naprawdę to, co mówił wówczas Jarosław Kaczyński, że to jest jedyna partia, której członków
nie było. Kacze, kacze, kacze. Mimo wszystko przetrwała, mimo że miała bardzo słaby okres. Kacze, kaczyński. Ale jednak ona się przeczołgała. Przez te lata 90. ZHN nie przytrzymał. Stronnictwo po... Kacze, kacze, kacze. Porozumienie ludowe, o, już pamiętam, nie przetrwało. ZHN nie przetrwał. Partia chrześcijańskich demokratów, wówczas jeden z rozgrywających. Przecież ta partia w nowym rządzie Hanny Suchockiej stanie wicepremierem. Zamieszanie się robi. Czy to przy uciekinierze robią, czy nie? To zamieszanie, ale przy okazji te kłamstw, bo to wiadomo. Uczestniczyli w tej nocnej zmowie u Lecha Wałęsy. No większość z tych polityków... Aby nie wpuścić ich, to wszyscy stosują się z tych kłam. No nawet Donald Tusk krajowej polityki też jednak odpadł. A, że tam to... Na miękki fotel w Brukseli, ale jednak odleciał. Lecha Wałęsy już dawno nie ma, Leszek Poczulski już dawno, no niektórzy oczywiście odeszli, tak jak Tadeusz Mazowiecki, ale można powiedzieć, że ci, którzy uczestniczyli wówczas w tej nocnej naradzie, jakoś to 6 milionów widzów oglądało w 95 roku nocną zmianę. Chcę zapytać panie redaktorze, jak wtedy ludzie reagowali na to wydarzenie? Kacze, kacze, kacze. Los jak gdyby sprawił, że mogliśmy to wszystko sfilmować i jak gdyby pokazać wiele rzeczy, bez których gdyby się tego nie widzi, no to opowiedzenie o tym, co nastąpiło, byłoby o wiele trudniejsze. Teraz właśnie czytam takie opinie części historyków, no że o co chodzi, po co tworzenie tej legendy, przecież to był rząd, który nie miał większości, i tak był upadł, to nawet miał szczęście. No a to jest takie gadanie, przepraszam. Znaczy ten film pokazuje, że wówczas po raz pierwszy wyszły jak gdyby zza drugiego planu rozmaite uwikłania. I one pokazały, jak te uwikłania były silne, no przecież te wszystkie rozmowy. Pogadać, dobra rzecz. To nie jest rozmowa ludzi, którzy zastanawiają się, jak przeprowadzić lepiej ilustrację, tylko ludzi, którzy po prostu mówią, trzeba natychmiast położyć rękę na archiwach i po prostu te dokumenty zamurować. Chciałbym zapytać o odbiór społeczny. Czy pan jako dziennikarz będący w centrum wydarzeń miał tę świadomość, że dzieje się historia, jak pan mówił, a czy ludzie wtedy bez Facebooka, bez internetu wiedzieli, jak to reakcja społeczna wyglądała? To był przykład świata, w którym ta prawa strona miała bardzo duże problemy z dotarciem. Oczywiście było wystąpienie Jana Olszewskiego, natomiast natychmiast zmieniono prezesa Radiokomitetu wówczas i nowy szef, pan Zaorski, zaczął po prostu jedną wielką kampanię pod tytułem, że była nienawiść, kacze, zamach stanu. Kacze, kacze. Uwyczyniony zresztą to jest chińska melodia. Jacka Kukuronia, który... Kury! Kuronie! Jacek Kuronioteczkach to było, w których było, że to byli ludzie chorzy. Chińska melodia. Doszło niemal do próby zamachu stanu, że on dziękuje Lechowi Wałęsie za to, że uratował Polskę. Tak naprawdę pamiętam, że wówczas doszło tylko do jednego programu Lemiana, Antoni Macierewicz, ale też otoczony grupą polityków, którzy go krytykowali, mógł jakiekolwiek racje swoje przedstawić. Więc to, co się działo potem, to było... Kacze, kacze, kacze. W chłopcach tak używano takiego rodzaju szeroko myślenia z tego zespołu Macierewicza, który przygotowywał i były takie, pamiętam, sformułowania, że jeden z osób animowych, który mówi, nie powinienem tego zasadniczo mówić, ale jeden z nich był chory na padaczkę, no i to pokazuje, jaki tam był typ ludzi. No, proszę, przypominam, że Tygodnik Wprost miał wówczas zdjęcie Jana Olszewskiego, no człowieka, no Janek, który naprawdę mówi, że mało chorzy na padaczkę, na różne ten, to wrażliwy. Agresją, czy jakimś stylem wojowniczym, z
wykrzywione zdjęcie znaleziono. Narodowa. Z napisem. Kacze! Kacze, kacze! Zdawały się, pamiętam, wywiad z doktorem psychologii, który dywagował w jakim stopniu. Chytrość! Antoni Maciejewicz jest. Chytrość! Poczytałem narodu! Książkę Jacka Stopkiewicza. Demony teczki, czyli demony. Deme! Demoncjone! Znalezioną z twarzą wykrzywioną nienawiści. No to były rzeczy, które. No, to jest nie rzecz orwellowskie. Znaczy nagle jakakolwiek dyskusja o tym, co się zdarzyło, była prawie niemożliwa. I właśnie ta atmosfera zachęciła mnie do razem z Jackiem do zrobienia wywiadu z uczestnikami, którzy się na Lewym Czerwcowym, a Jacka potem skłoniła, żeby te taśmy, bo my je na szczęście skopiowaliśmy sobie, bo widzieliśmy, że jak je zostaną w telewizji, to mogą zostać skasowane. No i czekaliśmy na moment i ten moment przyszedł dopiero w... Taśmy! Taśmy, taśmy! Taśmy Kaczyńska! No, miał żonę i dziecko. No nie miał z czego żyć. Taśmy! I prezes Walenciak dał możliwość zrobienia tego filmu, korzystając z archiwaliów. Archiwalium! W ciężkiej sytuacji, jak powiedziałem, bierz tę taśmę, rób z tym, co uważasz, bo... No i Jacek zrobił ten film z Michałem Balcerzakiem, który jest bardzo często zapominanym autorem tego filmu. Ja się cieszyłem, że te taśmy, które nagraliśmy, mogły być pokazane, a z kolei Jacek, no, po prostu mógł z tego przeżyć. Tak, oni chcieli dopuścić tych różnych, wiesz... zamieszanie zrobić, żeby się władza utrzymała PO. Tak. To nie są żarty. Takiej intrygi, która była w 97 roku na linii Leper, Krause, te aresztowanie w agencji rolnej i tak dalej. Tylko po prostu no nie zawsze jak gdyby jest ktoś, kto jak gdyby wszystkie te fakty poskleja, który ma taśmę, który nagra to wszystko. I, taśmę! Taśmę! Zapraszam.
Tak zwane państwo islamskie przyznało się do zorganizowania sobotniego zamachu w Londynie. Poinformowała o tym agencja AMAC, powiązana z muzułmańskimi radykałami. Przedwczoraj w nocy na moście London Bridge, znajdującym się w centrum brytyjskiej stolicy, samochód dostawczy wjechał w grupę pieszych. Następnie pojechał do pobliskiego Borough Market, miejsca, w którym znajdują się liczne bary i restauracje. Trzej sprawcy wyskoczyli z auta i zaatakowali przechodniów nożami. Wszyscy zamachowcy zostali zabici przez policję, która szybko zjawiła się na miejscu. Zginęło 7 osób, a 48 zostało rannych. Aż połowa z nich jest w stanie krytycznym. Do Londynu z całego świata płyną wyrazy współczucia i solidarności. Brama Brandenburska późnym wieczorem przybrała barwy Wielkiej Brytanii. Podobny gest władze Berlina wykonały po zamachach w Paryżu, Brukseli czy Stambule. Więcej o tym w serwisie o 6. Czas na doniesienia z kraju. Rodzina jest największą wartością i zasługuje na wsparcie, mówił w Nowym Mieście nad Bielicą prezydent Andrzej Duda. Para prezydencka gościła na festynie spotkanie z błogosławionym, które odbył się w ogrodach klasztoru braci mniejszych kapucynów. Zdaniem głowy państwa rodzina jest najważniejszą częścią społeczeństwa i musi być pielęgnowana. Prezydent Duda deklarował, że dbanie o dobro polskiej rodziny to jeden z priorytetów jego urzędowania. Ona stanowi największą wartość i ona wychowuje kolejne pokolenia. I ona buduje także i mentalność społeczeństwa. Mogę państwu tutaj z tego miejsca obiecać, że w swojej służbie prezydenckiej będę się starał nadal ze wszystkich sił, aby rodzina otrzymywała wszechstronne wsparcie ze strony Rzeczypospolitej. Na zakończenie oficjalnej części pikniku z okazji Dnia Dziecka prezydencka para obdarowała prezentami miejscowe szkoły i przedszkola. Z Nowego Miasta Anna Orzeł, Polskie Radio. W Grudziądzu powstanie pomnik pamięci obywateli polskich ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. To pomysł Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich. Nie o zemstę, a o pamięć wołają ofiary. Pod tym hasłem przebiega zbiórka pieniędzy na budowę pomnika, mówi Anna Krzemień z Instytutu Pamięci Narodowej. Towarzystwo Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsparli budowę pomnika poświęconego obywatelom polskim pomordowanym przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej w latach 39-47. Pomnik stanie na skwerze u zbiegu ulic Królewskiej i Rapackiego w Grudziądzu. Odsłonięcie pomnika planujemy na 11 lipca 2018 roku. Będzie to w 75. rocznicę Krwawej Niedzieli Wołyńskiej. Na postawienie pomnika zgodę wyraził prezydent Grudziądza. Polskie Radio PIK, Marcin Doliński. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Policja dostała informację o tym, że samochód dostawczy taranował ludzi na London Bridge, a następnie jechał dalej do Borough Market, gdzie trzech terrorystów wysiadło i zaatakowało nieuzbrojonych cywili za pomocą noży. Wszyscy nosili atrapy ładunków wybuchowych, aby siać postrach. Tak wydarzenia sobotniego wieczoru zrelacjonowała premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Dodała, że wartości brytyjskie są ważniejsze niż wartości tych, którzy wspierają nienawiść. W Londynie jest Krzysztof Łabiński z Fundacji Unia i Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Premier zapewniła jednocześnie, że wybory parlamentarne zgodnie z planem zostaną przeprowadzone w czwartek, a kampanie wznowione już w poniedziałek. Ta deklaracja była ważna, bo pojawiły się sugestie, aby czwartkowe wybory przełożyć. Ale brytyjski minister do spraw Brexitu David Davis przyznał, że nie jest pewien, czy istnieje prawna możliwość przesunięcia wyborów. Dodał, że być może trzeba byłoby zmienić prawo, a nie można tego zrobić, gdyż parlament został formalnie rozwiązany. To prawna łamigłówka, czy będzie wola polityczna, by ją rozwikłać? Nie, sądzę, że decyzja jest podjęta, że wybory się odbędą we czwartek i tutaj nie ma właściwie żadnych poważniejszych głosów, które mówią o tym, żeby je przełożyć. Wydaje mi się, że politycy to jest bardzo długa kampania, to według standardów brytyjskich są już dosyć zmęczeni, chcą już mieć to z głowy. Ale część osób przekonuje, że w tym momencie należy się zająć ochroną mieszkańców i bezpieczeństwem kraju. Wśród nich jest Mark Oxley, autor petycji w tej sprawie, który podkreśla, że to już drugi druzgocący atak i obecnie państwo powinno się skupić na przywróceniu bezpieczeństwa obywatelom. Na ile nośne są tego typu idee i pomysły? Chyba nie bardzo. Od tego są służby, które zareagowały na to wydarzenie
w ciągu 8 minut od momentu, kiedy się zaczęło, do momentu, kiedy sprawcy zostali zastrzeleni. Minęło 8 minut. Tutaj nie ma jakiejś znacznej krytyki służby. Nie dam ci już, nie dałeś mi ten. Poczucie, że służby jednak panują nad sytuacją, a to, że kandydaci byli posłowie i kandydaci chętnie na posłowanie by się zajęli bezpieczeństwem społeczeństwa, nie jest to bardzo jednak przekonujący argument. Theresa May przypomniała dzisiaj, że to trzeci zamach na terenie Wielkiej Brytanii w ciągu 3 miesięcy, ale dodała, że od ataku w pobliżu mostu Westminsterskiego w marcu bieżącego roku służbom udało się również powstrzymać 5 innych ataków. To dowodzi tego, że służby są sprawne. Problem, na moje oko, problem służb polega na tym, że jednak mają za mało pieniędzy i za mało ludzi, żeby objąć, jakby, żeby czuwać nad wszystkimi, którzy są podejrzani o to, że mogliby coś takiego zrobić. Tutaj jednak ta penetracja tych środowisk i rozeznanie w tych środowiskach jest dosyć wysokie i dosyć dobre. I dowiadujemy się zawsze, że ktoś, jeżeli ktoś coś popełnił, to już był jednak na jakiejś liście. A myślę, że brakuje służbom po prostu środków. Nawet nie prawnych jakby możliwości, bo te wszystkie są. Tylko, że sądzę, że będą jednak argumentowały służby i ci politycy, którzy się tym interesują, będą mówili o tym, że jednak trzeba więcej środków poświęcić. Pojawiła się taka opinia, komentarz, że przed wyborami uaktywniają się zawsze grupy ekstremistyczne. Zamach w Londynie to próba wpłynięcia na przedterminowe wybory parlamentarne Wielkiej Brytanii. Czy rzeczywiście te zamachy będą miały wpływ na przebieg wyborów i na ewentualną wygraną partii konserwatywnej? Nie sądzę. Mamy właściwie 4 dni kampanii. Nie sądzę, żeby tak wiele mogło się zmienić. Pani May dzisiaj wystąpiła bardzo z takim zdecydowanym przemówieniem, którym powiedziała, że jednak trzeba będzie się zabrać za internet, trzeba będzie jakby ograniczyć możliwości działania w internecie ekstremistów islamskich. Mówiła o tym, że tutaj trzeba jednak podjąć dalsze kroki, żeby ograniczyć to zjawisko ekstremizmu w Wielkiej Brytanii, przekonać ludzi, że wartości brytyjskie są ważniejsze i lepsze niż te wartości, które oni reprezentują. Ale problem polega na tym, że ona przecież była, zanim została premierem Wielkiej Brytanii, była ministrem spraw wewnętrznych i on właściwie to jest jedno z głównych tematów, którymi się zajmowała. I tutaj nie ma takiego poczucia, że ona teraz sprawę załatwi, teraz prowadzi jakieś kroki, które mogą Wielką Brytanię uratować czy uchronić przed tym niebezpieczeństwem. To jest wielki problem, który jest problemem dla wszystkich polityków. Wszyscy politycy powtarzają, że będą robili wszystko, co jest w możliwości, żeby zapobiec takim wypadkom. I nie sądzę, żeby pani May akurat miała tutaj jakąś przewagę, grając tą głupotą, podnosząc ten problem. Ale wydaje się, że Theresa May ma teraz sporo atutów. Udało jej się na przykład uszczelnić, nie ma przecieków związanych z tym, kim byli ci zamachowcy. Pamiętamy, że w Manchesterze szybko przeciekły do prasy informacje o zamachowcu olimpijczyku. Tym razem tego typu informacji nie ma. Czy to jest kwestia zatrzymania tych informacji w Wielkiej Brytanii, dzielenia się nimi między nimi z Amerykanami? No słusznie tutaj pan przypomniał, że wtedy ten przeciek wyszedł od Amerykanów, którym Anglicy przekazali informacje o sprawcy wybuchu i to oni puścili tą informację, wywołując nieprawdopodobne zdenerwowanie w kołach brytyjskich. I teraz na pewno nie przekazali takich informacji Amerykanom. No i to tłumaczy może brak przecieku. Nie jest to sukces pani May, tylko to jest po prostu decyzja podjęta, żeby na razie się nie dzielić, więc sukces jest oczywiście służb że tak szybko zareagowały, tak szybko przyjechały, tak szybko to niebezpieczeństwo odsunęło, chociaż tragicznie zginęło tam 7 osób i rannych jest około 50. I skoro o Amerykanach rozmawiamy też przy okazji, prezydent Stanów Zjednoczonych Trump skrytykował burmistrza Londynu Sadiqa Khana.
musimy przestać być poprawni politycznie i zabrać się za zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom. Jeśli nie zmądrzejemy, będzie tylko gorzej. Czy to w jakiś sposób odbiło się jakimś echem w Wielkiej Brytanii? No, Sadyka powiedział, trzeba przypomnieć się z muzułmaninem, powiedział, że ale bardzo popularnym merem Londynu w tej chwili, dobrze wygrał wybory niedawno, powiedział, że on nie ma czasu zajmować się takimi tweetami. Widocznie pan prezydent Trump jest źle poinformowany i w ogóle nie ma sprawy. Myślę, że to, że problemem w tej chwili nie jest prezydent Trump, czy to, co on twituje. Problemem jest po prostu, jak to zrobić, żeby młodych ludzi, którzy są zdeterminowani zginąć, wykonują taki zamach, którzy wierzą, że pójdą prosto do nieba, jeżeli zginą w czasie takiego zamachu, żeby im przeszkodzić, bo to naprawdę nie trwa długo, żeby zaćkać kogoś nożem, a zanim cię zabiją czy złapią. I jeszcze na zakończenie, wiadomo, Wielka Brytania jest teraz na ostatniej prostej przed czwartkowymi wyborami. Jak obecnie sytuacja się prezentuje? Są sprzeczne z sobą sondaże opinii publicznej, które pokazują przewagę Torysów nad Partią Pracy rzędu 1% czy nawet 12%. Skąd taki rozrzut tej przewagi nad Partią Pracy? No to już jest tajemnica tych, którzy prowadzą sondaże, ci, którzy przeprowadzają sondaże, dlaczego i tutaj naprawdę już się nauczyliśmy chyba, żeby nie zbyt wiele wyciągać z sondaży przed wyborami, ale trzeba powiedzieć, że pozycja pani May bardzo słabła w czasie kampanii. Im dłużej ona prowadziła kampanię, tym okazywała się być słabszą, a Corbyn, który był uważany za żeby używać terminologii prezydenta Trumpa, przegrywającym luzerem, rósł w sile. Myślę, że się okazało, że ludziom się tak bardzo pani May nie podoba. Ona jest dosyć sucha, dosyć oschła i nie bardzo jej wierzą, bo zbyt często zmieniała zdanie. A okazało się, że Jeremy Corbyn jest bardziej taki miły, sympatyczny, jest politykiem typu przytulanka i on tutaj zyskał. I też zyskał u młodzieży. To jest podobne zjawisko jak z panem Sandersem w Ameryce, który startował przeciwko pani Clinton. Jest dosyć duży ruch wśród młodzieży do 25 do 35 lat na rzecz Partii Pracy, bo po prostu im się pani May nie podoba. Nie jest ona sympatyczna. Dziękuję bardzo. Z Londynu Krzysztof Wołiński z Fundacji Unia i Polska. Ja dziękuję. A w studiu dr Krzysztof Winkler z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak by pan skomentował te ostatnie słowa Krzysztofa Wołińskiego o tym, że młodym ludziom bardziej podoba się Jeremy Corbyn i jego program bardziej niż ta oschła, trochę wyniosła Theresa May? Po pierwsze, właśnie oschła i wyniosła, i osoba, która raczej nie jest w takim odbiorze powszechnym osobą właśnie miłą, sympatyczną, z którą można było podejść na ulicy i porozmawiać, raczej trzyma dystans, to po pierwsze. Po drugie, to, że Jeremy Corbyn, można udzielać jego poglądu lub nie, ale on trzyma się swoich poglądów od momentu, kiedy wszedł do polityki. Jest konsekwentny. Jest konsekwentny w tym, co robi. A po trzecie, ma bardzo atrakcyjny program socjalny. Mówi o podatkach progresywnych, o opodatkowaniu bogatych, o tym, że będzie bardzo dobra opieka socjalna, że będą różne benefity, dodatki. I to przemawia po prostu też, podejrzewam, do części młodych ludzi na wyspach. A Theresa May nie ma takiego programu dla młodych. Wiadomo, że proponuje różne trudne decyzje, które mogą być bardzo bolesne dla starszych ludzi przede wszystkim. Na razie to wygląda tak, że zaproponowała trudne i bolesne decyzje, po czym się szybko z nimi wycofała. Jest to brak jej konsekwencji, brak takiej stanowczości, że o jakim był odbiór społeczny. Tak, od razu po gdy się okazało, że sondaże mogą być obniżone, się w momencie wypełnienia tego planu zwiększenia czy osób, które będą musiały płacić za opiekę w podeszłym wieku, wycofała się, dlatego złagodziła przekaz. Co prawda obiecała, że nie będą podnoszone podatki, ale z drugiej strony nie ma tej takiej socjalnej, która pokazywała, że będą jakieś inwestycje, no to parę pracowników nie wsiąknie do fundów inwestycji, to prawda, państwowych, ale jednak no to jest kwestia tych umów, które są tak zwane zero hours contract, czyli takich zatrudniania, gdzie jeszcze nie ma płatności, wobec tego to przemawia do ludzi. No i właśnie ta konsekwencja, czyli Corbyna, który cały czas ma swoje
oczach opinii publicznej, które dają, daje przewagę partii konserwatywnej, ale no, bywa to znikoma przewaga lub rzędu 12%. I to jest właśnie problem chyba i metodologiczny, i wyboru grupy badawczej, i w końcu tego, kto zamawia te sondaże, kto je przeprowadza. No niestety w tej chwili jest tak w ogóle w świecie zachodnim, że... Może to świadczy też o niezdecydowaniu politycznym. Też. Może też świadczyć o tym, że są troszeczkę zdezorientowani, są zamachy, jest kwestia Brexitu, niepewność przyszłości. Wobec tego trudno jest, podjąć jakąś jednoznaczną decyzję, bo to jest właśnie kwestia tej metodologii wyboru prokuratora, czy jest liczony, kto robi to. Podejrzewam, że Musisz pamiętać, oni zaczynają grać, że oni zaczynają coraz grać. Musisz wiedzieć. Przyjdzie pracownik na mojej pracy. Ale z drugiej strony jest tak, że starają się zapobiegać takim krajem, którym terroryzm był dość częsty, bo mamy irlandzką armię republikańską i zamachy, potem była ta Al-Kaida. I zamachy. Kulturalną chociażby, to jest to, o czym Donald Trump mówił, zwracając się do mera Londynu, Sadiqa Khana, że musimy przestać być poprawni politycznie i zabrać się za zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom. Jeśli nie zmądrzejemy, będzie tylko gorzej. Pytanie jest właśnie, czy jest wola na to, żeby chrzamać poprawność polityczną. To jest problem. Zresztą to jest też problem tego, czy zarówno to jest sama i Jeremy Dobre. Co? O tamtej czy nie? O tamtej ramki? Tak, zaraz tam. Zaraz tam będzie otwarte. Dawaj potem tu, że otworzę chłopakom, bo kurczę, wszyscy stoimy tam. Tam za wcześnie, tam jest za 15 otwierane. Tak? No, nie jest akurat. Tylko przecież książka londynistan, prawda, gdzie było opisywane, że pozwolono działać radykalnymi mamą, że nie kontrolowano. Przecież to środowisko. Na zasadzie pisanej mowy nie atakujecie, bo my przeszkadzamy. To dalej. Niektóre środka niestety trwa. I problem jest taki, że co prawda obserwują te środowiska radykalizujące się, no ale właśnie ile potrzeba, żeby kontrolować. No myślę, to 23 tysiącach potencjalnych aktywistów, którzy mogą stać się samorządcami. To jest bardzo dużo.
faktycznie tutaj potrafi jasno wyklarować swoje stanowisko, o tyle właśnie kwestia bezpieczeństwa jest chwiejny. Można powiedzieć miękki, na pewno nie jest to osoba, przynajmniej nawet dotychczasowej wypowiedzi, która gwarantowałaby właśnie ustawę tej sprawy do ostrzyła, że no, na przykład na pewno nie jest to polityka z Trumpa czy Putina, którzy no, oczywiście w różnych systemach politycznych, ale którzy jako osobowość są w stanie, mają charyzmę. Tak, mają charyzmę, są w stanie uderzyć pięścią w swoje dzieci, tak jak premier ma na wysnawać, to faktycznie na wysnaw, to już jest koniec. I teraz zaczniemy się z wami rozliczać i zaczniemy egzekwować to, żebyście przestrzegali naszych zwyczajów. Czy można powiedzieć, że Theresa May jest mocna słabością Korbina? Że Korbin to nie jest rzeczywiście ta osobowość, nie wiem, rodzaju Tony Blaira, chociażby, że on jest słabym politykiem i w związku z tym słaby jest partią pracy. Myślę, że trochę tak, że partia konserwatywna jest silna właśnie słabością partii pracy i podziałą partii pracy. Zresztą myślę, że w ogóle decyzja o przyspieszonych wyborach wynikała z tej kalkulacji, że partia pracy jest słaba podzielona i ma lidera, który jest chwiejny, przynajmniej w niektórych kwestiach, na przykład w kwestii bezpieczeństwa. Zresztą nie wiem, czy nie jest tak, że Theresa May nie popełniła pewnego rodzaju błędu, ponieważ próbowała przejąć część elektoratu partii pracy i część manifestu wyborczego konserwatystów tegorocznego jest trochę napisany właśnie od wyborców lewicowych, natomiast zapewnia trochę o bazie partii konserwatywnej, czyli właśnie drobnych przedsiębiorcach i w ogóle przedsiębiorcach, których interesy zwykła partia konserwatywna reprezentowała. Do wyborów zostało już tylko kilka dni. Czy coś się może wydarzyć, co może zmienić no, przewidywany wynik wyborów? Trudno powiedzieć. Właśnie pytanie, co planują grupy ekstremistyczne, pytanie, jak będzie się rozwijało śledztwo, jakie fakty będą ujawniane w ciągu następnych dni. Czy pojawią się jakieś nowe pomysły gospodarcze, jak będzie przebiegała kampania wyborcza, no to wszystko tak naprawdę będzie miało wpływ na to, jaki będzie wynik głosowania w czwartek. Jakie będą dane gospodarcze też? W czasie tych wyborów niewiele się mówi o Brexicie. Czy to nie jest temat interesujący Brytyjczyków? Więcej się mówi o sprawach wewnętrznych, o bezpieczeństwie, o terroryzmie, o sprawach socjalnych. Brexit jest zepchnięty praktycznie na margines wyborczy. I to paradoksalnie, dlatego że ta kampania zaczynała się pod hasłem właśnie tego, że miała wzmocnić pozycję premier May i partii konserwatywnej przed negocjacjami w sprawie Brexitu z Unią Europejską w tej chwili. Te wybory były przyczyną, tak? Znaczy Brexit był przyczyną rozpisania tych wyborów, natomiast w tej chwili na Brexit szedł na bardzo daleki plan. Niewiele się o nim mówi. Stanowiska partii po prostu ogłosiły w swoich manifestach, ale nie jest to główna kwestia. Główną kwestią jest właśnie opieka socjalna, kwestie opodatkowania, kwestie inwestycji w gospodarkę, no właśnie kwestia terroryzmu wskutek występujących zamachów czy integracji grup, które przybywają imigrantów. Jest rozmowa na temat tego, czy uda się sprowadzić liczbę imigrantów na wyspy do dziesiątek tysięcy zamiast setek tysięcy. I tutaj mówi się, że partia konserwatywna nie ma szans na realizację tego pomysłu, że Labour z kolei ze swojej strony twierdzi, że no, oni tutaj nie będą określać celu, bo to jest nieosiągalne, żeby ten cel konkretny określić. Natomiast co do samego Brexitu, te negocjacje będą bardzo szybkie, szczerze mówiąc, dlatego że nie zostało aż dużo czasu na tak skomplikowany problem, jakim jest wynegocjowanie Brexitu. Jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle ta umowa będzie bardzo ogólna i tak naprawdę dopiero po zakończeniu procesu negocjacji, po zawarciu takiej ramowej umowy, ona będzie jakoś wypełniona treścią dwóch stron. Prawdopodobnie te rozmowy się rozpoczną 19 czerwca, po drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji. Natomiast spodziewa się pan właśnie takiego szybkiego przystąpienia do tych rozmów i zdecydowanej postawy Brytyjczyków? Ja to bym... Pytanie na ile... Bo tak to mają na to tak będzie miał dopiero. Człowiek, dopiero ta szósta. Że zachowa tą swoją przynajmniej wyjściową pozycję twardą negocjacyjną, potem nie będzie się z tego zresztą podobnie jak Unia Europejska. Z kolei Partia Pracy zapowiedziała, że zrewiduje w ogóle podejście do kwestii negocjacyjnych i być może wtedy nastąpi kapitanie w jakiejś formie pozostanie w jednolitym rynku, że uzna przynajmniej w części jurysdykcję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, no ale to może zrobić wyników. A szósta jest jaka pusta? Dziękuję bardzo za rozmowę. Bogu mi chodzi. Do usłyszenia. Autopromocja.
Dobra. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 16.45. Dziś o tym, że polskie kierowcy wydadzą w wakacje gdyby zatankowanie na stacjach i od czego zależą ceny paliw. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio PL. Boże. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Kurwa jakieś. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 6. Czas na informacje dnia. Islamskie przyznaje się do zorganizowania sobotniego zamachu w Londynie. W ataku zginęło 7 osób, prawie 50 jest rannych. Wraca sprawa reprywatyzacji. Sąd okręgowy w Warszawie ma dziś ogłosić wyrok w sprawie, którą była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. wytoczyła władzom stolicy. W czterech miastach dziś protesty taksówkarzy. Największy zapowiedziano w Warszawie. Start o 7:00. Więcej w serwisie gospodarczym. Aleksandra Kozera, zapraszam. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do zorganizowania sobotniego zamachu w Londynie. Poinformowała o tym agencja AMAC, powiązana z muzułmańskimi radykałami. Przedwczoraj w nocy na moście London Bridge, znajdującym się w centrum brytyjskiej stolicy, samochód dostawczy wjechał w grupę przechodniów. Następnie pojechał do pobliskiego Borough Market, miejsca, w którym znajdują się liczne bary i restauracje. Trzej sprawcy wyskoczyli z auta i zaatakowali przechodniów nożami. Wszyscy zamachowcy zostali zabici przez policję, która szybko pojawiła się na miejscu. Zginęło 7 osób, 48 zostało rannych, aż połowa z nich jest w stanie krytycznym.